Dear colleagues, it's a great pleasure to welcome you here to the Thesaurus Krakowiensis, the Artifacts Interpretation Center. Thousands of objects, freedom of interpretation, meetings with curators and conservators are waiting for you. W 2007 roku, 6 grudnia dokładnie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa uzyskało od Gminy Miejskiej Kraków budynek jako niewykończone skrzydło szkoły z lat 90. XX wieku, jako propozycję zaadoptowania go na magazyny zbiorów i pracownię konserwacji zbiorów. Nasz projekt różni się tym od tradycyjnych magazynów zbiorów, że będzie można w nie wejść, uchylić regały, uchylić siatki na obrazy, spojrzeć w szuflady, w których będą przechowywane muzealia. Ten kontakt będzie kontaktem, wedle nas, kontaktem osobistym, osobowym, umożliwiającym interpretację na podstawie skojarzeń z przedmiotem, z tkaniną, z obrazem, tak aby wywołać u zwiedzającego, oglądającego przedmioty jak najwięcej właśnie tych interpretacji, na których nam bardzo zależy. Będzie można podejrzeć, pooglądać pracę konserwatorską naszych konserwatorów nad muzealiami. Obecnie w nowym budynku posiadamy 6 pracowni. Pracownię malarstwa, pracownię mebli i ram, pracownię tkanin. Mamy pracownię papieru i fotografii. Z nami również znalazła się teraz pracownia konserwacji szopek i pracownia metalu. Thesaurus Krakowiensis is a branch of Museum of Krakow, one of the biggest and the oldest Polish municipal museum. It's a huge honor to be nominated for the European Museum of the Year Award, one of the most important museum prizes. Congratulations, and I wish good luck to all nominees.